Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Co dalej z E-Zero? Ten temat powraca co jakiś czas jak bumerang, bo gdy była premiera w 2020 roku, mocno cieszyliśmy się, że w końcu będzie polskie auto, że będziemy mogli się z czegoś cieszyć. Oczywiście niektórzy mówili, że to tylko raczej montownia z różnych chińskich, niemieckich i wschodnioazjatyckich części, no ale z założenia miało być to traktowane jako nasze polskie auto, co prawda tylko i wyłącznie w formie elektrycznej, no ale polski ruch motoryzacyjny miał przez ten sposób się lekko zdynamizować. No, prawda jest taka, że gdy była premiera w 2020 roku, głośno mówiło się o tym, że w 2024, czyli w przyszłym roku, będą staś produkcyjnych zjeżdżały pierwsze samochody, a w 2025 produkcja będzie na poziomie 60 tysięcy sztuk. I po tej premierze, gdzie były te makiety E-Zero, które w sumie trafiły do kosza w ostatnim czasie, ale to też zaraz do tego dojdę, okazało się, że jesteśmy na etapie takim, że działka w Jaworznie, owszem, została wykarczowana z lasu, bo to też jest ciekawe, trzeba najpierw wyciąć las, potem, żeby zbudować fabrykę, tworzyć tam samochody elektryczne i potem zasilać je energią z węgla. No jest to dosyć zawiłe, ale ta działka nie jest jeszcze własnością spółki Electromobility Poland. I prawda jest taka, że przetarg ma się odbyć na początku października, z tego co mi wiadomo, i spółka Electromobility Poland nie jest jedynym zainteresowanym względem zakupu tej działki. To jeszcze taka mała aktualizacja, bo tak jak mówiłem na samym początku, że pod koniec września będzie przetarg na zakup tej działki, że jest drugi oferent. W międzyczasie okazało się, że w dniu 27 września drugi oferent się wycofał, a spółka Electromobility Poland, można powiedzieć, że walkowerem, składając swoją ofertę, kupiła tę działkę o wielkości 117 hektarów za 158 milionów złotych, więc jeden punkt mamy odhaczony. Na chwilę obecną raczej trudno mówić, żeby w 2024 czy nawet 2025 roku jakakolwiek sztuka zjechała z taśm produkcyjnych. Na chwilę obecną spółka Electromobility Poland zatrudnia około 90 osób, które no pewnie są w jakichś tam home office'ach czy jakichś małych biurach w Warszawie zlokalizowane i poszukują komponentów bądź partnerów handlowych pod kątem budowania tego typu samochodów, więc na razie nie ma tu zysku, raczej jest dofinansowanie ze strony państwa, bo było dokapitalizowanie w formie 500 milionów, no ale będziemy przyglądali się, jak ta technologia i polski twór będzie się rozwijał, tym bardziej, że w ostatnim czasie prezes poinformował, że w tej przyszłej fabryce nie tylko będzie powstawać E-Zero. A przy okazji też chwila dla partnera tego odcinka, bo jeżeli w niedługim czasie kończy Ci się ubezpieczenie komunikacyjne, serdecznie zachęcam do wejścia w link poniżej, skorzystania z mojego linku, poprzez który możecie otrzymać zwrot w wysokości 150 zł po zakupie ubezpieczenia i są to realne pieniądze, które trafiają do Was na konto. Polecam też, żebyście poprzez porównywarkę ubezpieczeniową Mubi szukali tego, co Was najbardziej interesuje. Jeżeli OC, to zobaczyli, czy można dołożyć jakiś asystans, NNW, co się bardziej opłaca cenowo, czy w tej, czy w tamtej firmie. Szukać, sprawdzać, porównywać. To tak najprościej mogę powiedzieć, a korzystając z tego linku można otrzymać właśnie taki oto zwrot. Wszystko tam wyraźnie też jest zaznaczone, co, gdzie, kiedy i jak możemy wykorzystać. Wróćmy do jeszcze jednego, do roku 2022, bo to właśnie wtedy okazało się, że tak w sumie to ponad te 2 lata tworzenia projektu E-Zero, małego hatchbacka miejskiego, owszem w formie elektrycznej, ale powiedzmy, że bardziej przystępnego auta, no jednak trafia do kosza, czyli ten cały projekt pod wodzą pana Tadeusza Jelca, wybitnego projektanta, no jednak się nie ziści z tego względu, że spółka Electromobility Poland dogadała się z chińskim koncernem Geely, który będzie dostarczał platformę do tego auta i ona nie do końca współgra z tym, co zostało zaprojektowane. Z jednej strony Geely, gigant motoryzacyjny, bardzo duża wiedza technologiczna, duże zasoby finansowe, między innymi własność chociażby takiej marki jak Volvo, 100%, a z drugiej strony wystarczyło czekać kolejne pół roku, by otrzymać następującą informację, zacytuję pana prezesa Zarębę. Będziemy produkować samochody w oparciu o tę samą platformę. Nie ma tu zaskoczenia. Więc widzimy dużo możliwości synergii. Myślę tu przede wszystkim o wykorzystaniu wolnych mocy, które będziemy mieli w fabryce w Jaworznie. No pierwsza rzecz. Na razie nie mamy jeszcze fabryki w Jaworznie, ale kibicuję, że może się uda. Druga rzecz. Wolne moce przerobowe. Na chwilę obecną E-Zero ma 100% wolnych mocy przerobowych. Trzecia rzecz. Mówiło się o tym, że w fabryce Jaworznie przy pełnej mocy produkcyjnej ma być wytwarzanych około 150 tysięcy samochodów rocznie.
co pokazuje, że jest mniej więcej 1/3 zapotrzebowania na wszystkie nowe auta w Polsce, więc mówimy tu o bardzo dużym eksporcie, bo założę się, że już bez względu na to, czy będzie to Geely, czy będzie to Izera, raczej mówimy o jakimś drobnym udziale procentowym. I prawda jest taka, że boję się w tym wszystkim jednego, że Izera będzie w tej fabryce dodatkiem, bo Geely, wchodząc do tej fabryki, jeżeli ona powstanie i też w pewien sposób dokapitalizowując tą fabrykę, będzie swoje moce przerobowe wykorzystywało na 100%, bo Geely już w tej chwili ma gotowy produkt. Izery jeszcze nie ma, więc w pierwszej kolejności może się okazać, że Geely wystartuje z dużą pompą, a Izera będzie tam w kącie swojego rodzaju dodatkiem. I my w ten sposób otwieramy Chińczykom bardzo mocne wejście do Europy. Chińczycy tylko i wyłącznie na coś takiego czekali, żeby w części Europy Środkowo-Wschodniej móc usytuować swoją fabrykę, by mieć w miarę relatywnie tanią siłę roboczą, zapewne też dostać fajne ulgi podatkowe pod kątem tworzenia wielu miejsc pracy, ale zalewając rynek chińskimi samochodami. Mam nadzieję, że będę się mylił i mam nadzieję, że będzie to minimum w proporcjach 50-50, chociaż różnie z perspektywy czasu może być. Oczywiście, że była też jasność. Ja nie chcę tutaj być pesymistą, patrząc na to w czarnych barwach. Bardziej wolę widzieć szklankę do połowy pełną, chociaż bardziej przy tym wszystkim jestem realistą. Zapewne z naszego punktu widzenia ekonomicznego, jeżeli Geely dołączyłoby się do budowy fabryki, my cały czas mówimy o jakichś minimum 6 miliardach złotych na tworzenie tej fabryki, tworzenie technologii i miejsc pracy. Gdyby było dokapitalizowanie nawet w wysokości 50%, dla nas byłaby to zdecydowanie duża ulga. Z jednej strony dla budżetu państwa, a z drugiej strony dla spółek energetycznych, w sumie też zależnych od budżetu państwa, bo one miały być pierwotnie postawione jako te organy, które będą wykładały środki na tworzenie tej fabryki jako takiego wspólnego polskiego dziecka. Nie chciałbym w tym wszystkim, żeby to ta Izera stała gdzieś tam z boku w fabryce, żeby była swojego rodzaju dodatkiem, żeby to było tylko taki punkt zapalny dla chińskiego Geely, że dobra, my sobie wchodzimy do Polski, z Polski sobie torujemy opcję dystrybucji na całą Europę, ale okej, dobra, niech ta Izera gdzieś tam będzie z boku, żeby tutaj Polacy cicho siedzieli, a żebyśmy my mogli sobie te swoje 130 czy 140 tysięcy sztuk rocznie tłuc, a oni niech sobie robią 10 tysięcy, niech mają tą swoją Izerę, którą pokochali. Oczywiście pośród Izery też już od samego początku mówiło się, że będzie to tylko i wyłącznie model agencyjny poprzez sprzedaż internetową, coś na wzór Tesli z pominięciem dealerów. Nie wiem, czy jest to do końca aż tak dobre rozwiązanie pod kątem marki, która w sumie jeszcze nie istnieje, będzie powstawać. Zapewne wiele osób by chciało tego dotknąć, może jakieś showroomy będą tworzone. Ale w pierwszej kolejności niech ktoś w końcu wbije tę łopatę pod budowę tej fabryki, bo wydaje mi się, że chyba to jest tutaj w tym wszystkim najważniejsze. Podzielcie się, jak wy uważacie, czy ten projekt Izera trafi do kosza, czy faktycznie te cztery kółka wyjadą, bo ja po cichu w jakiś tam sposób w to wierzę, tylko żeby to jednak było bardziej Izerą aniżeli Geely, jeżeli chodzi o fabrykę. Póki co, żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!